Witam wszystkich. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, w jaki sposób prosto przy użyciu oprogramowania środowiska do programowania Microsoft Visual Studio oraz w tym wypadku języka Visual C Sharp można stworzyć prosty program, który stosuje technikę przyciągnij i upuść. Pokażę to Wam na przykładzie takiego programu. Tu widzicie pięć takich, tutaj to wyglądają kwadraty, to są obiekty rectangle, a z przybornika tutaj macie rectangle, przybornik rectangle, czyli prostokąty. I teraz tak, i tutaj macie różnego rodzaju kolory. I teraz, jeżeli będę chciał przyciągnąć na przykład ten czerwony na ten czarny, to ten czarny zmieni kolor sobie. Więc no dobra, no jak to wygląda, więc jak wygląda kod? Więc kod wygląda w ten sposób, że jest bardzo prosty, tu widzimy bardzo krótki, mamy jedną klasę, tu wiadomo, bo to jest WPF aplikacja, czyli Windowsowa, czyli mamy formatki. Teraz tak, jeszcze tak, ten czarny prostokąt, no, wygląda jak kwadrat w tym wypadku, ale załóżmy ten obiekt czarny. On ma tutaj właściwości ustawione name, właściwość nazwa jest na target. Sobie tak ustawiłem cel, możecie sobie nazwać cel, żeby łatwiej go rozpoznawać w kodzie programu. Natomiast te pozostałe, i teraz jest jeszcze tu jest taka właściwość ustawiona w nim. Allow drop, czyli zezwalaj na upuszczanie, czyli na tym elemencie, na tym obiekcie, bądź prostokącie, kwadracie, jak to woli, to jest, no widzimy prostokąt, 184 na 200, że inne obiekty mogą być na niego rzucane. No i dobra, czyli to jest bardzo ważna właściwość. Następnie przejdźmy do kodu. I teraz kod jest bardzo prosty. Więc tak, jeżeli nacisnę lewy klawisz myszki, mouse left button down i upuszczę, to co robi to zdarzenie? Więc tak, to zdarzenie o nazwie rec mouse left button down jest przypisane do każdego z tych czterech kwadracików. Jeżeli tutaj macie event handler, czyli tak zwane zdarzenia. I teraz tak, mamy tutaj zdarzenie tak zwane mouse left button down. Jeżeli kliknę lewym klawiszem myszki i nacisnę ten klawisz i upuszczę tutaj, to będzie, i nacisnę i przytrzymam ten klawisz, to wywołuje mi metodę o nazwie rec, tutaj mam podkreśnik, mouse left button down, tak? I teraz to jest ta metoda. Private void. I teraz tak, argumenty to oczywiście, kto jest wysyłającym, czyli w tym wypadku na przykład, weźmy to na przykładzie, jest to czerwony. Sprawdźmy. Tak, prostokącik, tutaj mamy 91 na 100. I tutaj jakieś zdarzenie, w tym wypadku naciśnięcie przycisku. I teraz tak, znaczy tak, musimy utworzyć sobie obszar tego, czyli tutaj mamy klasę, która reprezentuje prostokąt, czyli tworzymy sobie prostokąt, który jest identyczny jak obiekt, w tym wypadku ten czerwony prostokącik. Rzutujemy go na klasę rectangle, przypisujemy do zmiennej prostokąta rectangle do R. I teraz musimy, DataObject jest odpowiedzialny, jest to, tutaj macie podpowiedź nawet, jest to klasa, która dostarcza podstawowej implementacji interfejsu i DataObject, który definiuje niezależny mechanizm do transferowania danych. I to właśnie za pomocą tego tutaj możemy na przykład pobrać te wypełnienie, czyli kolor, to jest R, to jest, widzimy tutaj, wzięliśmy ten na przykład czerwony prostokącik i teraz R to jest właściwość, która ustawia wam, która maluje wam ten na przykład prostokąt, wypełnia go jakimś kolorem, w tym wypadku czerwony. I teraz przypisujemy to do DataObject. I następnie mamy klasę drag and drop, która się znajduje w namespace.system.windows.drag-drop i to jest klasa, która dostarcza funkcji operacji przyciągania i upuszczania w systemie Windows. I teraz mamy tutaj metodę,
która inicjalizuje drag and drop, czyli przyciągnij i upuść. I teraz mamy tak. Pierwszą zmienną to mamy obiekt źródłowy, czyli w tym wypadku R nasze, czyli to jest kopia tego naszego czerwonego na przykład kwadraciku. Następnie widzimy obiekt data, czyli są to dane, w tym wypadku kolor, czyli czerwony. I tutaj macie drag, drop, fx, move, czyli widzicie, że to jest operacja przeniesienia tego koloru na ten czarny duży. I teraz przejdźmy. I ta metoda, to zdarzenie jest przypisane do każdego z tych czterech prostokątów. Niebieskiego, zielonego, żółtego. Natomiast tutaj mamy zaimplementowane inne zdarzenie, czyli na tym prostokącie jest zaimplementowane zdarzenie upuszczenia, rectangle drop. I teraz, jeżeli tutaj zobaczymy, co jest w tym zdarzeniu, widzimy znowu pobiera dwa parametry, parametr obiektu, czyli jakiego obiektu to dotyczy, w tym wypadku czarnego, czyli jak coś zostanie upuszczone na ten czarny prostokąt, to wtedy zostanie tutaj pobrany kolor, czyli solid color brush. Powiem wam, dlaczego solid color brush. Ustawmy sobie w kodzie programu breakpointa, czyli pułapkę, i teraz uruchomię z debugowaniem, F5 naciskam. I teraz, jeżeli nacisnę lewym klawiszem i przeciągnę, to muszę tutaj się dowiedzieć data objects. I teraz niepubliczne. I tutaj macie inner data. I musicie się dowiedzieć, z czego to zostało pobrane. I tutaj macie, że to jest solid color brush. Więc dlatego tu zastosowane zostało solid color brush do pobrania tego pędzla. No dobra, zatrzymamy to debugowanie. No i teraz, że target to jest, tak jak poprzednio było powiedziane, jest to nazwa do rozpoznawania w programie naszego czarnego prostokąta i fill wypełnienie i tym kolorem. Więc no dobra, uruchomimy program. No i teraz pokażę wam, jak to działa. Więc przeciągamy i upuszczamy i widzimy, że jak przyciągniemy każdy z tych prostokątów do tego czarnego, to ten czarny zmienia kolor. Więc widzicie, tak działa, tak można łatwo zaimplementować operację przyciągnij, upuść w systemie Windows. To wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się i miłej nauki programowania. Cześć.